Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym G-plusie na kanale. Dzisiaj przetestujemy dwie fajne rzeczy, które mają nam pomóc, mam nadzieję, że nam pomogą akurat w kwestii makijażu, więc słuchajcie, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się przyda. Zapraszam Was do oglądania. Ale póki co zapraszam Was, żebyście zasubskrybowali ten kanał, żebyśmy dalej tworzyli naszą wspaniałą rodzinkę, ponieważ gdy na tym kanale wybije 500 000, pojawi się coś naprawdę mega specjalnego, na co naprawdę długo czekaliście. Do tego też zachęcam Was, żebyście klikali dzwoneczek zaraz obok przycisku subskrybuj, żeby być na bieżąco ze wszystkim, ponieważ YouTube ucina zasięgi i żebyście dostawali po prostu powiadomienia o każdym nowym filmie. Bez przeciągania zacznijmy test tych oto dziwnych i myślę, że fajnych rzeczy. Pewnie na miniaturce już widzieliście, co takiego dzisiaj będę testować, a mianowicie pierwszą rzeczą jest innowacyjny pędzel do podkładu. No i też ogólnie do innych rzeczy, na przykład do rozświetlacza. Dlatego też dzisiaj jestem bez makijażu i nałożymy mi podkład tym oto cudeńkiem. Ja ogólnie widziałam na internecie takie oto pędzelki, pewnie widzieliście na przykład w filmikach na Facebooku, przez to też, że akurat znalazłam coś takiego. I oryginalne te pędzle są dość drogie, chyba kosztują około $10 za takie coś. Ja znalazłam taką niby podróbkę na AliExpress za zaledwie może 5-6 zł, więc nie jest to naprawdę dużo, zobaczymy, czy to się sprawdzi. To, co mogę powiedzieć, to włosie jest naprawdę bardzo miłe, ono jest fajnie cięte, ponieważ tutaj od dołu do włoski są krótsze i one właśnie tak się ścinają, tworząc taki właśnie języczek, jeśli mogę tak to nazwać. Ogólnie ta wersja jest bez nakładki, bo widziałam, że oryginalne właśnie mają taką nakładkę chroniącą to włosie. Niestety tańsza wersja tego nie posiada. No i jak widzimy, taki mamy oto uchwytek w kształcie rybki, niebiesko-różowy, są łuski. Jest to po prostu plastik. Mam nadzieję, że ta farbka nie będzie ogólnie schodzić, chociaż pewnie z upływem czasu będzie. No i zobaczymy, jak to się tutaj nakłada. Naprawdę na twarzy jest to bardzo, bardzo fajne i milusie, więc zabieramy się do pracy. Ja już mam naszykowane lusterko, więc teraz wezmę swój ulubiony podkład. Troszeczkę sobie wyleję na rękę i będziemy stopniowo nakładać. Jestem bardzo ciekawa. Ja akurat swój podkład najczęściej nakładam taką szczotką, którą kiedyś już pokazywałam na którymś z G-plusów i bardzo dobrze mi się sprawdza. Mam kilka rozmiarów, przez co na przykład nie muszę codziennie myć pędzla, tylko po prostu używam kolejnego i wszystkie myję później na raz. Mam nadzieję, że tyle podkładu mi starczy. No i słuchajcie, przystępujemy do rozcierania. Mam nadzieję, że nie będzie to tworzyć po prostu smug. Jakby tą stronę twarzy zrobię sobie na suchym pędzlu, za to drugą część spróbuję zrobić już z namoczonym, po prostu z wodą różaną, bo tak właśnie najczęściej nakładam ten podkład, żeby się ładnie wtopił w skórę i zobaczymy, jak to po prostu będzie wyglądało. Teraz akurat zwilżę. Powiem tak, jestem właśnie po nałożeniu podkładu tym oto pędzlem i powiem Wam, że naprawdę jestem z niego bardzo zadowolona. Co prawda na sucho jest to trochę tępe i niestety trzeba się napracować, namęczyć ręką, żeby rzeczywiście dobrze ten podkład rozprowadzić, za to już przy użyciu tutaj wody różanej po psikaniu sobie pędzla o wiele lepiej to wyszło, naprawdę jest fajne krycie. Powiedziałabym, że porównywalne do mojej szczotki, której normalnie używam do podkładu. I naprawdę Wam polecam, bo jest to fajne. Jest to w ogóle w bardzo fajnej, przystępnej formie, bardzo dziewczęcej, fajnej, takiej innowacyjnej. Jest to zupełnie inny pędzel niż wszystkie inne, które były wcześniej na rynku. Więc myślę, że to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Tym bardziej, że można to posłużyć na przykład do też rozprowadzenia rozświetlacza. Nie wiem, czy to się sprawdzi akurat w przypadku bronzera, czy też różu, ale myślę, że rozświetlacz na pewno byłby super, żeby właśnie użyć na nos, tutaj, nie wiem, pod ustami, właśnie na kości policzkowe. A podkład naprawdę wygląda fajnie. Nawet nie widzę różnicy po nałożeniu właśnie tutaj na sucho, tutaj na mokro. Wygląda tak samo, tylko że po prostu jest lepsza
lepszy sposób rozcielania tego podkładu. No i słuchajcie, jest to niby tańsza wersja, a sprawdza się super. Skoro tańsza wersja sprawdza się super, to pewnie oryginał jest jeszcze lepszy, ale no to o tym się już ja na przykład nie przekonam, bo trochę szkoda mi $10 na pędzel w kształcie ryby, bo ten naprawdę jest też tak samo fajny, po prostu nie ma nakładki przykrywającej. Jeśli chodzi o cenę tego produktu, myślę, że naprawdę mogę dać solidną piąteczkę, czyli maksymalny poziom gwiazdek i naprawdę jestem mega zadowolona, polecam Wam, napiszę Wam na dole w opisie, co trzeba wpisać, jak wyszukać właśnie ten oto pędzel, żeby go po prostu znaleźć, bo jest warty swojej ceny, która jest naprawdę mega niska i ogólnie, żeby go zakupić, bo to, co on robi na twarzy, jest naprawdę mega, mega fajne. Teraz za to sprawdzimy produkt, który myślę, że będzie naprawdę bardzo, bardzo fajny. Liczę przynajmniej na to. Jest to, słuchajcie, eyeliner do oczu, bo do czego innego zresztą mógłby być. Ale za to powiem Wam, że on ma z tyłu coś ciekawego. Ma stempel. Stempel, który może mieć różne wzory. Ja akurat wybrałam sobie serduszko. Wydaje mi się, że zamówiłam też gwiazdkę, ale coś mi chyba nie doszło. Ale nie jestem pewna. Może rzeczywiście zamówiłam tylko i wyłącznie serduszko. No i słuchajcie, skoro idealnie można sobie zrobić stempel, jak na przykład tutaj mieć serduszko. Czyli tak, na sam początek z tej strony mamy eyeliner. Za chwilę zobaczymy, czy jest naprawdę spoko, czy nie, chociaż ja preferuję inny kształt eyelinera, bo jest mi po prostu wygodniej. No to z tej strony mamy stempel. Jestem ciekawa, jak go sprawdzimy później. Może najpierw na ręce przetestujemy, jak go trzeba przyciskać, żeby na pewno wyszedł. Najpierw sprawdzimy sam eyeliner. Czy rzeczywiście jest coś wart, czy coś maluje, czy można z niego normalnie korzystać. Chodzi trochę opornie, ale maluje. Dobra, zrobimy teraz jaskółkę. Może wyjdzie. Dobra. Myślę, że nie jest źle, chociaż mam zastrzeżenie do tego eyelinera, bo chodzi naprawdę opornie i niestety nie jest to taka czerń, którą chciałabym uzyskać. Nie wiem, wydaje mi się, że naprawdę na rynku polskim są o wiele lepsze dostępne eyelinery, to jest jakaś taka, wiecie, chińska podróba, która ma być super, ale niestety nie jest. Jeśli chodzi o robienie po prostu zwykłych kresek, to nie polecam. Mam nadzieję, że stempel, o który tutaj głównie chodzi, będzie lepszy po prostu i mogę Wam pokazać, jak tutaj wygląda. Zwykły stempel tak naprawdę. Jest gąbeczka, jest wycięte serduszko. Może najpierw po prostu sprawdzimy na ręce, jak to wygląda i czy też będzie wyglądało tak jak to. Dobra. I uwaga. Śmieszne, że nie działa. Dobra, jak trochę pomoczyłam, to jest lepiej. No tak czy inaczej, to nie jest stempel, to jest odcisk serduszka. To nie tak miało działać. No i co ja mam poradzić? Co ja mogę powiedzieć? Jest to po prostu żenujące. Niestety okazało się to kompletnym bublem i zobaczcie na moją rękę, ostatecznie robi obrys tak naprawdę serca, nie dokładnie stempel serca, więc no niestety nie polecam, mogę dać tutaj maksymalnie cenę 1, gdyż no rzeczywiście eyeliner jako tako chodzi, ale szału nie robi, więc no niestety punkt programu nie zdał egzaminu i no niestety przykro mi, ale za to mamy super pędzel do podkładu, ja bardzo polecam, tak więc słuchajcie, minusie jest, musicie to kupić, bo jest super. A to już przestań, bo ja się tak rozpraszam, jak ty to robisz, naprawdę. Tak więc słuchajcie, to tyle, co przygotowałam dzisiaj dla Was na ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało, co prawda mieliśmy jednego bubla, ale po to są właśnie G plusy, żeby testować tanie, fajne,
Znaczy, mamy nadzieję, że fajne. Tak, więc dawajcie łapki w górę, jeśli Wam się podobało. Piszcie w komentarzach, czy macie jakieś fajne pędzle do podkładu i czy chcielibyście właśnie przetestować coś takiego, albo czy Wy się spotkaliście ogólnie z eyelinerami, które mają funkcję stempelka i oczywiście, czy działają lepiej niż ten, bo ten mnie troszeczkę i pewnie Was też zawiódł. Więc subskrybujcie, klikajcie dzwoneczek, no i my widzimy się już w kolejnych odcinkach G+. Do zobaczenia i pa, pa!